nic nie widzę. Dzień dobry. Chyba jestem jakieś takie... Czekajcie, muszę się ustawić, żebym trochę widziała. Chciałam z wami trochę pospacerować dzisiaj dla wyjątku, bo już to siedzenie na tronie, słuchajcie, jest nie służy nam. Człowiek jest tak stworzony, że musi się ruszać. Jeśli dzisiaj komuś z nas opadła motywacja, opadła energia, to warto zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz ruszałem swoje ciało, kiedy ostatni raz byłam może na spacerze, kiedy ćwiczyłam, kiedy po prostu nie chcę mnie opuścić. Więc pompujemy ruchem, jeśli ktoś czuje się zastany tej zimy. Słuchajcie, zapraszam was dzisiaj do odcinka, w którym możemy zadać sobie pytanie, jak w naszym cyklu to robimy. Zadajemy sobie pytania, co nam nasze marzenia mogą powiedzieć o nas samych. To czy je mamy, czy na jakie one są skale, czego dotyczą. Co nam mogą powiedzieć na przykład o naszej osobowości. Słuchajcie, wielkim przełomem w moim życiu był moment, w którym zaczęłam poznawać narzędzia, które po prostu pomagają nam siebie zrozumieć. Często w naszym życiu bywa tak, że siebie po prostu nie znamy. Jeśli siebie nie znamy, to siebie po prostu nie rozumiemy. Jeśli siebie nie rozumiemy, to nie możemy pomnażać świadomie swoich talentów, to nie możemy świadomie rozwijać swojego charakteru, to nie możemy świadomie doceniać swoich talentów. Jest taka, idąc za słowami Paula Martinelli, którego bardzo podziwiam i lubię, nie wiem, czy on jest autorem tych słów, ale od niego to usłyszałam, że jest taka zasada królestwa, czyli czego nie rozumiem, tego nie szanuję. Czego nie rozumiem, tego nie szanuję, czego nie szanuję, tego nie mogę pomnażać. Więc jeśli my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że po prostu nie wiemy, kim jesteśmy, nie rozumiemy siebie, nie wiemy, dlaczego jedne rzeczy nas motywują, inne nas zniechęcają, nawet nigdy nie zadajemy sobie może nawet trudu, żeby się temu przyjrzeć, co na to wpłynęło, co czułam, czemu tak się zachowałam. Tylko idziemy dalej, jak w tym dowcipie na budowie, gdzie robotnik biega z pustymi taczkami i majster pyta: Franek, czego tak biegasz z tymi pustymi taczkami? Taki zapiernicz, a ten mówi: taki zapiernicz, że nie ma czasu załadować. I my czasami, słuchajcie, podobnie właśnie. Nawet nie dajemy sobie chwili na to, żeby te nasze taczki załadować, żeby zastanowić się, czego chcemy, kim jesteśmy, co nas motywuje, co jest gdzieś naszym takim wewnętrznym, jakie mamy wewnętrzne podpowiedzi, bo każdy z nas ma. To nie jest tak, że my jesteśmy pozostawieni sami sobie i po prostu na taką, jak to się mówi, na... Jak to się mówi? Pozostawiony na... No patrzcie, uciekło mi słowo. Na coś tam, czyli bez pomocy. To nie jest tak. My wszyscy otrzymujemy wskazówki. My wszyscy gdzieś w środku, w każdym z nas pojawiają się wskazówki. Pojawia się jakiś głos. Pojawiają się, wiecie, wskazówki na zewnątrz. Ktoś, nie wiem, przychodzi do naszego życia. Coś nam uświadamia. Wiecie, to są wszystko wskazówki. Więc my nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Dla każdego z nas jest określona, może nie konkretna droga, ale określone jakieś powołanie. I to, że my czasami czujemy się, tak jak ja się często dzielę, że w swoim życiu długo po prostu czułam się taka porzucona wręcz, nie wiedziałam, co mam robić, nie rozumiałam siebie, frustrowało mnie to, jak się zachowywałam. Samej z sobą mi było bardzo źle, samej z sobą mi było ciężko wytrzymać, a co dopiero innym ludziom. No i działo się tak dlatego, że absolutnie nie zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak czuję, skąd mi się to wzięło, co to poprzedziło, jakie emocje wcześniej były, zanim tak się zachowałam. I wiecie, dawanie sobie takiej uwagi to jest właśnie
wypełnianie tych taczek w swoim życiu, żeby już nie biegać z takimi pustymi i jeszcze z taką frustracją, że taki zapiernicz, że nie ma czasu załadować, tylko żeby coś włożyć do tych taczek. A mam tutaj na myśli, że możemy zastanowić się właśnie nad swoją osobowością. To był moment przełomowy w moim życiu, w którym właśnie dowiedziałam się, wiecie, wcześniej nie miałam z tym styczności. Dzisiaj jest internet, dzisiaj wszystko możemy. Możemy wygooglować dosłownie wszystko. Więc zachęcam do tego, żeby zadać sobie pytanie, jakie mam cechy, co mnie charakteryzuje, jakie słowa najczęściej używam, jakie cechy mnie określają, jak się zachowuję w danych sytuacjach. Możemy znaleźć element wspólny po prostu w tym wszystkim. Zmierzam do tego, że wielkim przełomem w moim życiu, i tym się często z Wami dzielę, był taki moment, w którym dowiedziałam się o przeróżnych, że są w ogóle, istnieją jakieś testy psychometryczne, takie badania siebie, że można po prostu sprawdzić, sprawdzić po prostu, co mnie charakteryzuje, jaką mam na przykład osobowość. I bo tak na przykład jest często w naszym życiu, że słuchajcie, że frustrujemy się sobą, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, że na przykład jesteśmy wybuchowi, albo że potrzebujemy ludzi do życia, albo że po prostu jesteśmy nieszczęśliwi w samotności. Wiecie, różne takie. Na przykład test, który ja wczoraj się nawet nim też podzieliłam, bo po prostu do takiego stopnia, że aż zostałam konsultantem i można się też u mnie umówić na wykonanie tego badania. Jestem nim zachwycona, bo wykonanie tego badania pokazało mi moje cechy osobowości, z którymi wcześniej się kłóciłam. Ja się kłóciłam sama ze swoją osobowością. Czekajcie, tylko rękawiczkę założę, bo umarzam. Kłóciłam się sama ze swoją osobowością, kłóciłam się z tym, jaka jestem, nie godziłam się na to, bo siebie po prostu nie rozumiałam. Nie rozumiałam, że taka jest moja natura. I zachęcam właśnie tak bardzo, bardzo mocno do tego poznawania siebie, bo kiedy sobie poznamy tę swoją na przykład osobowość, przestajemy się z tym tak już kłócić, tylko zaczynamy siebie rozumieć. A jak przestajemy się z tym kłócić, tylko zaczynamy siebie wręcz właśnie rozumieć, to przychodzi akceptacja. A akceptacja to jest pierwszy poziom, to jest pierwszy w ogóle krok do miłości własnej. Akceptacja. Żadna ilość samodoskonalenia, jeżdżenia po całej Polsce, po świecie na szkolenia, żadna ilość książek, żadna ilość po prostu niczego nie zastąpi, nie da nam tego, co nam da akceptacja. My możemy szukać w szkoleniach, szukać w książkach jakichś właśnie takich, tego typu informacji, jak sobie pomóc w tym akceptowaniu siebie, bo jest to pierwszy krok do miłości własnej. A wszystkie osoby, które śledzą tutaj ten kanał, to już bardzo dobrze wiedzą, że bardzo mocno polecam zwrócenie uwagi na poziomy świadomości Davida Hawkinsa, bo on dokładnie mówi w tym, że nie możesz pomnażać czegoś, czego nie jesteś, nie możesz pomnażać czegoś, czego nie jesteś świadoma. Nie możesz tego pomnażać. Pomnażasz to, pomnażasz to, co masz w swojej świadomości. Więc jeśli ja miałam w swojej świadomości nielubienie siebie, nieakceptowanie siebie, bo nie znałam swoich cech, nie znałam swojej osobowości, więc pomnażałam właśnie te frustracje. Jeśli dzisiaj ktoś jest na takim etapie swojego życia, że nie wie, kim jest, nie wie, jakie ma cechy, nie wie, jakie ma talenty, jakie dary, jaką osobowość reprezentuje, to prawdopodobnie pomnaża właśnie ten stan. Prawdopodobnie pomnażamy ten stan i właśnie z tymi pustymi taczkami pędzimy przez życie. Więc żeby te taczki załadować, trzeba się zatrzymać i zadać sobie może jakieś parę pytań albo wykonać taki właśnie test. Ja słuchajcie, ten test, mówię tutaj o kompasie kariery, możecie sobie wygooglować, jeśli chcecie. To był przełom w moim życiu, bo słuchajcie, bo już zaczęłam
analizując wyniki, zrozumiałam, że nie bez sensu była ta walka ze sobą, że to, z czym walczyłam, było moim największym talentem. To, z czym walczyłam, było moim największym talentem, bo tego nie rozumiałam. To, z czym walczyłam, było moim największym talentem. Ale ja, mając świadomość, że jest to wada, mając świadomość, że jest to wada, pomnażałam wady, pomnażałam to, na czym koncentrowałam uwagę. Tę moją świadomość pomnażałam. Świadomość, że jest to kompleks, że jest to wada. Więc uświadomienie sobie, że często, słuchajcie, koncentrujemy się na czymś w naszym życiu, na jakiejś naszej cesze albo na tym, że nie wiemy, kim jesteśmy i na tym pozostajemy i na tym poziomie pozostajemy, to tylko to możemy pomnażać. Chodzi o to, żeby nie pozostać na tym poziomie, żeby podnosić swoją świadomość siebie. Bo jeśli podnosimy świadomość, jak pięknie jesteśmy stworzeni przez tę nawet osobowość, którą mamy, to słuchajcie, to sobie uświadomimy, że to jest naszym darem właśnie. Że to jest naszym darem. Jeśli jesteś na przykład, nie wiem, introwertyczna, w sensie takim, że unikasz ludzi, że wolisz być sama, że i siebie za to ganisz, no to co pomnaża się? No co się pomnaża? Pomnaża się frustracja i pomnaża się właśnie to biczowanie siebie. Ale jeśli popatrzysz na to, bo na przykład zrobisz sobie ten test i ci wyjdzie tam pięknie przedstawiona twoja osobowość jako talent, to zupełnie inaczej na to będziesz patrzyła, że jest to dar w jakimś celu. Że jest to dar, który masz w jakimś celu. Nie? Jakie to jest piękne. Więc co nam nasze marzenia mogą powiedzieć o naszej osobowości? Ano to właśnie, że jeśli na naszym plakacie marzeń albo w naszych marzeniach zawarta jest duża ilość ludzi, to właśnie powinniśmy pomnażać, bo gdzieś tam podświadomie potrzebujemy ludzi. Gdzieś tam podświadomie jesteśmy, pomnaża się nasze szczęście, kiedy przebywamy wśród ludzi. Gdy na naszym plakacie marzeń jest, nie wiem, jakieś tam, powiedzmy, coś związanego z tym, że lubimy mieć decyzyjność wpływania na rzeczy i tak dalej i lubimy być w sytuacjach, gdy decydujemy o wszystkim, to świadczy o naszym również, o naszej osobowości, że może mamy osobowość dominującą. To jest wielki talent również. To jest wielki talent również. Czyli we wszystkich obszarach, czy to gdzieś tam zawodowych, czy prywatnych, szczęście nam daje wyrażanie siebie poprzez właśnie podejmowanie takich decyzji, poprzez wpływanie, poprzez realizowanie projektów, gdzie absolutnie cecha ta jest talentem. Więc jeśli nie wiemy, że mamy takie, a nie inne cechy, tylko patrzymy, że mamy takie, a nie inne cechy, bo nas, nie wiem, no Bóg nimi obdarował w jakimś celu do wypełniania naszego powołania, no to się frustrujemy często i rozliczamy za to, że jesteśmy tacy, a nie inni. I może porównujemy się z kimś, kto jest zupełnie inny, bo dostał zupełnie inne dary, inne talenty, inne ma powołanie w życiu. I po co to robimy? To tylko zwiększa właśnie frustrację. I tak biegamy z tymi pustymi taczkami, ciągle wkurzeni na siebie, że nic z tego nie wynika, nie? Że nic z tego nie wynika. Więc wiem, że tak chaotycznie, ale najważniejsze, żeby zwrócić, najważniejsze tutaj przesłanie jest, żeby zwrócić po prostu uwagę na to. Zatrzymać się z tymi taczkami i zwrócić uwagę na swoją osobowość. Jaką ja mam osobowość? Jaką ja mam osobowość, bo to nam bardzo dużo powie. To nam powie nawet, czy kierunek tych marzeń jest ten. To nam dużo powie o naszym powołaniu, gdzie się realizujemy, w jakich obszarach, w jakich sytuacjach czujemy spełnienie. Wyrażanie, w jaki sposób
jest dla nas takim szczęściem, taką radością, że wiecie, było już kiedyś o wyrażaniu siebie. Więc to tak tylko tak chaotycznie, krótko, ale żeby właśnie na tę osobowość, jak warto zwrócić uwagę, żeby na nią zwrócić uwagę. Osobowość, każdy ma inną, indywidualną i nie po to, że jeden dostał więcej, drugi mniej. Absolutnie, absolutnie nie jest tak. Mamy często błędne przekonanie i często się rozliczamy, że ja dostałam mniej i mamy żal i w ogóle. Nie. Każdy dostał tyle, ile potrzebuje. Każdy dostał tyle, żeby mógł pomnażać. Ja przez wiele lat się frustrowałam, przez wiele lat po prostu rozliczałam się z tego mojego charakteru i z tej osobowości. Tak jak wcześniej wspomniałam, to co było moim największym talentem, ja patrzyłam, że to ja widziałam jako wadę. Dlatego zrozumienie siebie daje uwolnienie. Dlatego zrozumienie siebie właśnie daje uwolnienie od takich emocji. Więc zachęcam do, są przeróżne, są nawet darmowe testy osobowości na internecie. No oczywiście jedne bardziej profesjonalne, drugie mniej. To, do którego ja zachęcam, bo to jest po prostu przełom w życiu. W moim życiu to jest przełom. To, do którego ja zachęcam, to jest właśnie kompas kariery. Możecie sobie wygooglować, możecie, jeśli ktoś chce pisać do mnie w tym temacie. Absolutnie daje to uwolnienie, bo wstępuje w człowieka akceptacja. A jeśli wstępuje w człowieka akceptacja, bo jest uwolnienie od tej koncentrowania tej świadomości na braku, na rozliczaniu się, na frustrowaniu, na wiecie, na patrzeniu na siebie jako na jakąś wybrakowaną osobę, na to, że innym dałeś Boże talenty, a mnie nie dałeś, tak jak ja robiłam przez wiele lat. Jeśli przestajemy się na tym koncentrować i uświadomimy sobie, że to, co mamy w sobie, ta osobowość, którą dostaliśmy po coś jako talent i na niej mamy pomnażać i rozwijać wszystko w swoim życiu, to wstępuje w nas właśnie akceptacja i pomnażanie dzieje się jakby naturalnie. Bo tak jak mówi David Hawkins w poziomach świadomości, że jeśli koncentrujesz swoją świadomość na braku, to pomnażasz brak. Jeśli koncentrujesz swoją świadomość na tym, że w czymś jesteś beznadziejna, no to pomnażasz w swoim życiu to uczucie cały czas, bo przez jego pryzmat siebie postrzegasz. Więc kluczem naprawdę do spełnienia radości i po prostu chciałabym tym zarazić cały świat, jest uświadomienie sobie swojego potencjału, uświadomienie sobie siebie po prostu, jaką mamy osobowość, jakie mamy cechy, jakie mamy talenty, jakie mamy wartości, jakie są dla nas ważne. To dużo by gadać, nie o to chodzi. Ale podnoszenie tej świadomości, bo to, z ilu łask korzystamy, to, z czego w życiu swoim korzystamy, nie jest zależne od tego, ile otrzymujemy, tylko ile sobie uświadamiamy. Bo jak sobie uświadamiamy, to wtedy się otwieramy na otrzymywanie właśnie. Jak sobie nie uświadamiamy, jesteśmy w tym poziomie świadomości, nie wiem, jakiejś złości, frustracji, jakiegoś takiego właśnie rozliczania się, to po prostu jesteśmy zamknięci. Jesteśmy zamknięci na, no wiecie, na obfitość w ogóle w życiu. Dobra, kończę, ale jest po prostu tak pięknie. Idę sobie jeszcze na spacer. Zachęcam do wyjścia z domu, bo naprawdę wstępuje w człowieka motywacja, kiedy się troszkę mu porusza, pompuje się, wiecie, krew. To wszystko jest nasza biologia. Nie są jakieś bzdury, tylko to są nasze uwarunkowania. No, słuchajcie, dobrego dnia dla wszystkich. Wybaczcie, że tak chaotycznie, ale po prostu mogę powiedzieć
reasumując, pokochaj swoją osobowość. Ona ci się odwdzięczy. Zobaczysz, zaczniesz pomnażać, zaczniesz robić rzeczy, o które się wcześniej nie podejrzewałaś. Zaczniesz się otwierać na możliwości, których wcześniej po prostu nie dostrzegałaś wokół. Zaczniesz zachowywać się zgodnie ze sobą, przestaniesz się spinać, że chcesz być inna, żeby przed innymi udawać, że jesteś inna, że masz inną osobowość, że wiecie, przestaniemy wtedy, kiedy już rozumiemy siebie, zaczynamy postrzegać to jako właśnie nasze indywidualne, niepowielalne cechy. Jakie to jest niesamowite, że każdy jest inny, nie ma takich samych cech, nie ma drugiego człowieka takiego na świecie. Jak zaczniemy tak siebie postrzegać, to absolutnie stajemy się po prostu sobą i bez względu na to, czy są, jakie są porażki, jakie rzeczy, że ktoś coś nam powie, przestaje nas to po prostu tak dogłębnie dotykać i zatrzymywać, tylko żyjemy normalnie swoim życiem, jak powinno zawsze być. Więc polecam, pozdrawiam, życzę powodzenia w budowaniu siebie. No, pokochaj swoją osobowość. Odwdzięczy ci się. Cudowności, dobrego dnia.